To, co widać za mną, to budowa Centrum Przetargowego Opole Zachodnie. Na razie też jest jeden wielki plac budowy, ale już widać zarys tego, co najbardziej będzie interesowało przyszłych użytkowników tego Centrum Przetargowego, czyli na przykład droga. Droga, która będzie prowadziła przez całą długość Centrum Przetargowego i na końcu będzie miała taką słuchawkę, która będzie między innymi elementem do zawracania. Widzimy również miejsca, w których powstaną miejsca parkingowe, bo przypomnijmy, to centrum ma służyć przede wszystkim osobom, które będą tutaj zostawiały swoje samochody i w dalszą podróż do miasta będą korzystały na przykład z komunikacji miejskiej, która również tu będzie miała swoje przystanki, ale również z pociągów, które zatrzymują się nieopodal. Dokładnie w miejscu, w którym kończy się Centrum Przetargowe Opole Zachodnie, jest peron kolejowy. To, co widać w tamtej części naszego Centrum Przetargowego Opole Zachodnie, czyli skrzyżowanie ulic Domańskiego i Niemodlińska, również zmieni się nie do poznania. Wcześniej było to skrzyżowanie, które generowało korki. Teraz, w momencie, w którym w ramach inwestycji, jaką jest budowa tego Centrum Przetargowego, my również przebudujemy to skrzyżowanie. Będą prawoskręty, będą dodatkowe ścieżki rowerowe, wreszcie będą zatoki autobusowe, z których będzie można łatwiej korzystać z komunikacji miejskiej. To, co widać za mną, ten stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez około 2 miesiące, ponieważ te prace są bardzo skomplikowane. To z pozoru wygląda na zwykłe roboty ziemne, ale to polega przede wszystkim na tym, że trzeba wybudować drogę od nowa, a infrastrukturę teletechniczną, która znajduje się pod nawierzchnią starej jezdni ulicy Niemodlińskiej i Domańskiego, trzeba będzie po prostu przełożyć. Również będzie trzeba przesunąć ogrodzenie, które znajduje się przy ulicy Niemodlińskiej, przy skręcie w ulicę Domańskiego. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale patrząc na to, jak wygląda teraz ta organizacja ruchu, o niej też kilka słów za chwilę powiem, można odnieść wrażenie, że ta inwestycja będzie przebiegała w dalszym ciągu bez kłopotów. A ta organizacja ruchu na czym polega? Otóż do niej już pewnie się mieszkańcy przyzwyczaili. Samochody mogą jeździć ulicą Niemodlińską tylko z Dambonia w kierunku centrum i z centrum w kierunku Dambonia. Możliwość skrętu w ulicy Domańskiego mają tylko autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy przez najbliższe 2 miesiące muszą korzystać z objazdu. Aby dostać się do ulicy Domańskiego, jadąc od strony centrum czy od strony osiedla Dambonia, muszą dojechać do skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego, Halera z ulicą Niemodlińską, no i w celu dojechania do Domańskiego skorzystać właśnie z ulicy Halera.